dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stawickiego. Z uwagi na to, że na moje ręce nadeszło pismo Sądu Rejonowego w Gryficach, Wydział II Karny, który informuje, że prawomocny wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 25 marca 2013 roku, sygnatura akt 2K79/13, umorzono warunkowo postępowanie karne prowadzone przeciwko Januszowi Stawickiemu o przestępstwo umyślne ścigane ze skażenia publicznego, co jest równoznaczne ze spełnieniem się przesłanki z artykułu 7 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich, podpisał przewodniczący drugiego oddziału karnego. No i właśnie, to jest konsternacja, Szanowni Państwo. Jeżeli będziemy w ten sposób prowadzili swoje obrady, to do niczego to nie doprowadzi, ponieważ ja w tej chwili nie wiem, jak mam traktować nieobecność pana radnego. Niemniej jednak projekt uchwały odczytam. Czy pan radny pojawi się w momencie, kiedy będzie mógł zabrać głos na zasadzie artykułu 190 ust. 3 ustawy Ordynacja Wyborcza? Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, że pana radnego w tym czasie nie będzie, więc będę wnioskował o zdjęcie tejże uchwały z porządku dzisiejszego, nie podjęcie tej uchwały z uwagi na to, że nie będzie ona w zasadzie możliwa. Chyba że zrobimy w ten sposób, że ja zwrócę się pisemnie do pana radnego o wypowiedź, która jemu przysługuje w świetle artykułu 190 ust. 3 ustawy Ordynacja Wyborcza. Panie radny Kojnowski, ja widzę, że pan się zgłasza, tylko proszę mi dać możliwość przedstawienia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Otworzę dyskusję, będziemy rozmawiali. Ja mam wniosek formalny. Proszę bardzo. W związku z tym, że mam pewne wątpliwości prawne, jeśli chodzi o te, które zaskoczenia dostali te materiały, więc w związku z tym bym się przychylił do pańskiej propozycji oddalenia to na następną sesję, dlatego że chcielibyśmy mieć informacji radcy prawnego, czy ten wniosek w ogóle jest uzasadniony, bo nastawimy się na jakąś, powiedzmy, niepotrzebną proceduralną kwestie, tak? Możemy to zrobić? To znaczy nie, wnioskować zawsze pan może, natomiast ja się do tego nie przychylę, ponieważ projekt uchwały był konsultowany nie tylko z radcą prawnym, ale i z komisarzem wyborczym. Dobrze, ale wyście panowie się konsultowali, strona, która jest zainteresowana, czyli pan Stawicki, dowiedział się dzisiaj. Nie można coś takiego robić. Nie, nie. Drogi panie, tak nie można robić. Trzeba dać mu się dać obronić. Bardzo proszę o. Dobra. Merytorykę wypowiedzi, ponieważ w tym układzie to nie jest moja wina, że pan radny, któremu w ubiegłym roku, w marcu czy w kwietniu, praktycznie został wyrokiem sądu tak jakby wskazany. Zostało, że mam pewne wątpliwości. Ordynację wyborczą nie powiadomił o tym ani przewodniczącego rady, ani czy wójta, czy ewentualnie całej rady. Przecież to wszyscy wiedzieli, drogi panie. Nie wiedzieliśmy, na pewno nie. No jak to nie? Artykuły gazety, ale inne kwestie, przycinki, do co? W momencie dyskusji, panie Tomku, bo to do niczego nie prowadzi, tak? Przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, umocniło się 2 kwietnia 2013 roku. W związku z powyższym, że pan radny wyszedł, opuścił salę na ten czas, mimo wszystko otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie, proszę bardzo. Ja złożyłem wniosek formalny. Wniosek formalny pana radnego, przepraszam, Kojnowskiego był w treści o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z dzisiejszego porządku obrad w celu zapoznania się przez pana Janusza Stawickiego i ministra prawnej z tymże projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Kojnowskiego? Proszę o podniesienie ręki. Trzech. Kto jest przeciw? 11. Kto się wstrzymał? Widzę. W głosowaniu nie brał pan Janusz Stawicki udziału, tak, który wyszedł z sali. Wobec powyższego wniosek pana radny uchwały. Otwieram dyskusję. Proszę uprzejmie, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo, pan radny Kojnowski. Chciałbym spytać, skąd jakaś taka dziwna epidemia odwołań i tak dalej? No przecież to jest, no to uwłacza jakiejkolwiek godności ludzkiej. No przecież panowie, no. To jest to przerażające. To jest pierwsze pytanie, tak? Stwierdzenie w zasadzie.
Kto z Państwa Rady chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący. Ja mam takie pytanie, bo skoro Pana Starickiego nie ma na sali, to nie wiem, czy możemy... Podejmiemy uchwałę, natomiast o wyjaśnienie przedmiotowemu poprosimy w momencie, kiedy Pana Przewodniczący. Panie Przewodniczący, jest to niezgodne z przepisami, ponieważ przed podjęciem uchwały Radny powinien się wypowiedzieć w tej sprawie. Jeszcze raz, Panie Przewodniczący, jeżeli Pański kolega miałby trochę honoru... To nie do mnie, proszę Pana, nie do mnie, tam do Przewodniczącego. Pan mówi, że to nie jest zgodne z przepisami, zgodne z prawem. Panie kolego, to jest wstyd, hańba, nic więcej. Chłop, który kurde rok czasu ukrywa to, że został skazany... Ty 11 lat ukrywasz to, że nie powinien być radny w ogóle, to nie powinien tu siedzieć. Panie kolego. Się nie odzywaj na to. Dobrze, proszę Państwa, tak teraz proszę bardzo Pana. Mi się wydaje, że zachowanie Radnego Stawickiego w tym przypadku, bo jak wiemy wszyscy, zawsze nas pouczał i wskazywał drogę z taką praworządną, powiedzmy, nie, ale w tym przypadku to dla mnie jest nie do przyjęcia, że jeśli powinien się ustosunkować do tego, wręcz wyszedł, nie? Także tu nie ma usprawiedliwienia. Nikt nie wyronił go. Sam celowo opuścił świadomie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Szanowni Państwo, pozwolę sobie ja w tym momencie zabrać głos na temacie no, chyba niechlubnego zarzutu Panie Tomaszu Wojewódzki. Ponieważ próby jakiejkolwiek z Państwa strony odwołania radnych klubu czy komitetu będziemy razem zapoczątkowaliście to w zasadzie chyba wnosząc jakiekolwiek... Jest Pan chyba w głowie. Ja Panu nie przeszkadzałem. No, ale proszę prawdę nie zmieniać, no faktów nie zmieniać. Zapoczątkowaliście praktycznie Wy ten temat, Panowie. Ja nie rozumiem tego, że na chwilę obecną w sytuacji, kiedy od roku czasu Pan Radny Stawicki nie powinien zasiadać w Radzie Gminy Kamienice, że przeciwko niemu było prowadzone postępowanie. Tak, Szanowni Panowie, tu się wszystko zgadza. A gdzie jest morale radnego w tym momencie? Gdzie jest wykonywanie obowiązków radnego zgodnie z tym, co radny ślubował na początku kadencji? Gdzie mówił, że będzie stał za prawem, a nie będzie głowami? Ja się w ogóle dziwię w tym momencie takiemu stwierdzeniu, Panowie, że Wy nie wiecie tak, jakby o co chodzi. To jest, wyszło jak wyszło, no trudno, każdemu w życiu zdarza się popełnić pewne błędy, ale w tej sytuacji uważam, że lepsze byłoby, gdyby Pan Stawicki sam w pewien sposób poinformował Radę w odpowiednim czasie, że nastąpiło takie zjawisko, takie zdarzenie, poddałby się weryfikacji, powiedzmy, oczywiście radnych, poddałby się na pewno weryfikacji przez społeczeństwo w wyborach uzupełniających. Kto wie, czy Pan Stanisław nie byłby w dalszym ciągu radnym prawowitym, prawda? Na chwilę obecną, Panowie, nie dziwcie się, nie miejcie do nas, czy do mnie pretensji o to, że coś się stało namacalnego, przekroczenie prawa. Dziękuję. Pan Radny Prezes. Ja pytam ad vocem do Pańskich słów. To proszę mi wytłumaczyć zasadność na poprzedniej sesji argumentowania też odwołania Pana Radnego, bo 2 miesiące był na urlopie i mieszkał w Ślimie. No, Panowie, jeżeli ktoś chce złapać kija i kogoś uderzyć, to go znajdzie, to jest jedna rzecz. Poza tym ja mam naprawdę wątpliwości, jeśli chodzi o tę kwestię, kwestie prawne i w związku z tym prosiłem o przełożenie tego i trochę dobrej woli moglibyśmy ten temat kulturalnie załatwić. Pan Wójt, proszę. Chciałem się powiedzieć, że też nie jestem radnym i ja nie będę rozpatrywał kwestii bycia lub nie bycia przez obrazu, nie wnieśli w drugim projektu uchwały. Tak? Wtedy nie widział Pan tu nic drożnego, tylko, czyli no, jest to takie trochę mentalne szkalenie. Mógłby Pan literaturę zmienić, trochę wyższy poziom. Panie formuły dyskusji Pan. Także traktujmy się tak jakoś porówno, tak? I nikt tu na nikogo nie robi nagonki, wręcz przeciwnie, poprzednia sesja chyba powinna Panom pokazać, że nikt nie chce się bawić w jakieś takie wojny podjazdowe. Ale Państwo tego nie zrozumieliście, jak widzę. A co do Pana wątpliwości prawnych, to proszę Pana, przecież jest tu normalna procedura, tak? Można się odwołać do sądu i sąd stwierdzi. Bardzo szybciutko, tak? Jest 7 dni na odwołanie, 14 dni sąd to rozpatruje i już. A opinie prawne, może być tak, że do 5 prawników się zwrócimy, 5 prawników
da inne opinie, tak? Zaskakuje. A wiążące będzie tylko i tak. Zaskakuje mnie tego, że nie działa. Cokolwiek, proszę, chce pan zadać głos, to proszę bardzo. Okej. Wszystko pan dziękuję. Szanowni Państwo, kto z Państwa radny jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym, że pan radny Stawicki unika możliwości konfrontacji z radą, czyli wypowiedzenia się w ramach artykułu 190 ustęp 3 ordynacji wyborczej, pozostawiam ten punkt w tej chwili bez rozpatrzenia.